Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dzisiaj proponuję taką gwiazdeczkę, zobaczcie. Pięknie się prezentuje. Były prośby właśnie, aby nagrać filmik z taką gwiazdeczką. Nie jest to mój wzór, ale mój sposób wykonania. Do zrobienia tej gwiazdki użyłam szydełka 1,5 mm oraz nici, których w 100 gramach jest 565 metrów. Robimy magiczne kółeczko. Chwytamy za nitkę. Przeciągamy. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Raz, dwa, 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jedno oczko na poprzeczkę. Wyciągamy palec z kółeczka. I już teraz będziemy dziergać na okrągło. Mamy biegły pierwszy słupek. Nawijam nitkę, wbijamy się w środek kółeczka. Robimy drugi słupek. I oczko łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijamy się w kółeczko. Robimy trzeci słupek. I oczko łańcuszka. Oczywiście, jeżeli ktoś nie potrafi zrobić tego magicznego kółeczka, to można zrobić po prostu łańcuszek z kilku oczek i takie kółeczko właśnie zamknąć oczkami łańcuszka. Tradycyjnie na przykład z 6 oczek można spróbować i zamknąć kółeczko. Dobra, mamy 3. Robimy dalej. 4 i oczko łańcuszka. 5. Oczko łańcuszka, 6, oczko łańcuszka, 7, oczko łańcuszka, 8, oczko łańcuszka, 9, oczko łańcuszka, 10, oczko łańcuszka, 11, oczko łańcuszka, 12, oczko łańcuszka, 13, oczko łańcuszka, 14, oczko łańcuszka, 15, oczko łańcuszka i 16 słupek i oczko łańcuszka. Zamykamy tu troszeczkę, ale jeszcze nie do końca. Będziemy nam łatwiej tutaj zakończyć okrążenie, wbijając się oczywiście tutaj w trzecie oczko. I robimy oczko ścisłe. Teraz możemy sobie trochę tu ścisnąć. O. Później tą nitkę ładnie sobie schowamy tu z tyłu. Tu z tyłu ładnie schowamy. Kolejny rząd. Przejdziemy sobie tutaj oczkiem ścisłym na tą poprzeczkę z jednego oczka łańcuszka. Czyli wbijamy się tu pomiędzy te dwa słupki, przeciągamy oczko ścisłe. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, jeszcze raz to samo miejsce się wbijam, czyli pomiędzy te dwa słupki i robimy drugi słupek. Nawijam nitkę, przechodzę tutaj na kolejną małą poprzeczkę z jednego oczka łańcuszka i robię znowu dwa słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Nawijam nitkę. Przechodzę
pomiędzy kolejne dwa słupki robię pierwszy słupek i drugi w tym samym miejscu. Tak to wygląda. Czyli po dwa słupki w tym samym miejscu. Znowu przechodzę na kolejną małą poprzeczkę i znów robię dwa słupki. Pierwszy i drugi. I znów przechodzę na kolejną małą poprzeczkę i robię dwa słupki. Pierwszy i drugi. Zobaczcie. Tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. I zobaczcie, już przerobiłam. Musimy zamknąć okrążenie, wkuwając się raz, dwa, w trzecie oczko. Zamykamy, robiąc oczko ścisłe. Kolejny rząd. To robimy oczko łańcuszka. Wkuwamy się w to samo oczko. I robimy półsłupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Omijamy trzy oczka. Raz. Nie, przepraszam. Tu robimy co jedno oczko. Czyli omijamy jedno oczko łańcuszka. Wkuwamy się w kolejne i robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy jedno oczko. Wkuwamy się w następne. Robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy jedno oczko. Wkuwamy się w następne. Robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy jedno oczko. Wkuwamy się w następne. Robimy półsłupek. Powstają nam takie malutkie falwaneczki. Tak? Trzy oczka łańcuszka. Omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne i półsłupek. Tak to wygląda i przeróbcie to do końca, a na końcu pokażę, jak zakończyć to okrążenie. Już przerobiłam prawie do końca i tak jak mówiłam, teraz pokażę, jak zakończyć to okrążenie. Robimy oczko łańcuszka, nawijamy nitkę. Tu wbijamy się w ten półsłupek, od którego zaczynaliśmy i robimy, że tak powiem, słupek z nawinięciem, czyli przeciągamy teraz przez wszystkie nitki. Jesteśmy jakby na środku naszego tego łańcuszka. I znów robimy oczko łańcuszka, wkuwamy się pod spód i półsłupek. To jest następny rząd, już zaczynamy. I tym razem zrobimy 5 oczek łańcuszka. 5. Chwytamy za łuczek. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Tak to wygląda. Przeróbcie to do końca. Na końcu znowu pokażę, jak zakończyć. Zobaczcie, tak to wygląda. Teraz musimy zakończyć to okrążenie, więc robimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, znowu wbijamy się w ten półsłupek, od którego zaczynaliśmy i robimy po prostu słupek. W tej chwili jesteśmy na środku falbanki. Tu też powinniśmy mieć 16 falbanek. Kolejny rząd. Będzie to już ten ostatni rząd, taki największy. Robimy oczko łańcuszka, wbijamy się pod spód i półsłupek. I teraz tak. Robimy 4 oczka łańcuszka. Raz,
2, 3, 4. Nawijamy nitkę. Chwytamy tutaj za te dwie niteczki i robimy słupek. Powstaje nam taka pętelka. Znów robimy cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Chwytamy za te dwie niteczki, tu gdzie mieliśmy ten początek, a właściwie koniec tego pierwszego, tej pętelki. I robimy słupek. Powstała nam druga pętelka. Znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Znów chwytamy tutaj w te dwie nitki. Wbijamy się. I słupek. Mamy teraz jakby jedno ramię. Połowa ramienia właściwie gwiazdy. Które składa się z trzech takich pętelek. Teraz robimy 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i 9. Mamy 9 i znów musimy tutaj wbić się pod te dwa, pod te dwie niteczki z tej naszej trzeciej pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy przez wszystkie niteczki. I teraz znowu 4 oczka łańcuszka, bo zaczynamy robić drugą połówkę ramienia gwiazdy. Nawijam nitkę, jeszcze raz chwytamy za te dwie niteczki i robimy słupek. Czyli mamy znowu pierwszą pętelkę. I dalej 4 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, chwytamy za te dwie niteczki i robimy słupek. 4 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, chwytamy znów za te dwie niteczki i robimy słupek. W ten sposób powstała nam druga część naszego ramienia od gwiazdy. I teraz przechodzimy tutaj na ten łuk, robimy półsłupek. Zobaczcie. Tak to ma wyglądać. O. Mamy pierwsze ramię naszej gwiazdki. Gotowe. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na ten kolejny łuk i robimy półsłupek. I znów będziemy robić ramię, czyli 4 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijamy się pod te dwie niteczki i robimy słupek. Oj, bo mi nie wyszło. Jeszcze raz. O. I znów 4 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Chwytam za dwie niteczki naszej pierwszej pętelki i robię słupek. 4 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Chwytam za dwie niteczki i robię słupek. Znów mamy 3 pętelki. Teraz robimy 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. Chwytamy za dwie niteczki naszej trzeciej pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy nitkę. Powstaje nam taka duża pętelka. I teraz znów robimy drugą połowę naszego ramienia, czyli raz, dwa, 3, 4 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, chwytam tutaj za te dwie nitki w tym samym miejscu i robię słupek. I znów raz, dwa, 3, 4 oczka łańcuszka, znowu za dwie niteczki chwytamy i robię słupek.
I znów cztery oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Za dwie niteczki chwytamy. Robię słupek. I teraz przechodzimy na kolejny łuk. Robimy półsłupek. I teraz trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Robimy półsłupek. Jeszcze raz Wam to pokażę, jak to wygląda. Oczywiście po usztywnieniu będzie pięknie. Na razie nam się wszystko zwija. O, tak to ma wyglądać. Czyli robimy ramię. Tutaj robimy małe poprzeczki z trzech oczek łańcuszka, z trzech oczek łańcuszka. I tutaj znowu będziemy robić ramię. I tu znów trzy oczka łańcuszka i znowu ramię. I znów trzy oczka łańcuszka i ramię. I trzy oczka łańcuszka. I w ten sposób przeróbcie do końca okrążenia. Pokażę, jak zakończyć. Już przerobiłam prawie do końca. Mam tutaj w tej chwili 8 ramion gwiazdy. Zrobiłam to ostatnie ramię. Tutaj połączyłam się, zrobiłam półsłupek, albo może Wam pokażę, żebyście jeszcze widzieli, jak to wygląda. O, czyli mam to ramię. Chwytam za ten ostatni łuczek. Robię półsłupek. I jeszcze na końcu musimy zrobić trzy oczka łańcuszka. Teraz tu chwytamy za ten pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy, wbijamy się, przeciągamy nitkę, robimy oczko ścisłe. Z dwa oczka łańcuszka jeszcze przerabiamy, nitkę obcinamy. Musimy teraz to ładnie schować i zaraz pokażę Wam, czym usztywniam. O, tak wygląda nasza gwiazdka. Oczywiście przed usztywnieniem, jak widzicie, jest bardzo prosta. Do usztywnienia używam tego krochmalu. Musi być ługa, ale pamiętajcie, w tej niebieskiej butelce, bo tylko ona po prostu fajnie usztywnia i robótki nam nie żółkną. Tu akurat mam taki zapach kwiatowy, ale jest jeszcze oryginalny, inny. Ale ma być niebieska butelka. I oczywiście tutaj upinam sobie szpilkami i ładnie naciągam. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam też, aby wcisnąć dzwoneczek, który tutaj jest w tym prawym dolnym rogu. Wtedy wszystkie powiadomienia o nowych filmach będą do Was przychodziły automatycznie. Cześć!